Światowych będą się z nami łączyć w tych chwilach naszej wspólnej modlitwy, najwspanialszej, bo modlitwy muzyką. Święty Augustyn mówi, kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. My dzisiaj tą krotność naszej modlitwy zwiększamy, gromadząc się, jak pan Jacek podpowiedział, już dzisiaj po raz 120 w muzycznym czwartku na Rozbarku. Dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie wspólne, wspaniałe chwile, za te wszystkie radości, jakie nasze serca mogły przeżyć, wsłuchując się w piękno muzyki. A dzisiaj kolejny raz przychodzimy tu do świątyni, aby tym razem pomodlić się muzyką. Panie i panowie, ja witam także z wielką radością, że się spotykamy. Pomimo wszystko, chciałoby się powiedzieć. Pomimo wszystko spotykamy się jako przejaw normalności. I tym bardziej, że czeka nas piękna modlitwa muzyczna w wykonaniu, czy z udziałem, tak byśmy mogli powiedzieć, wybitnych solistów. Bo ci soliści, którzy za chwilę staną przed państwem, to byli pierwsi soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego Jolanta Kremer i Arkadiusz Dołęga. Przy fortepianie towarzyszyć im będzie nie pierwszy, tylko kolejny raz u nas Mateusz Lasatowicz. Dodam, wybitny polski pianista, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Katowicach. Proszę Państwa, rozpoczniemy naszą modlitwę muzyczną fragmentem, jedną ze scen z Magnifikatu Jana Sebastiana Bacha. Co należy podkreślić, jest pewnego rodzaju osobliwością. Bach, jak wiemy, był protestantem, ale komponował muzykę zarówno dla protestantów, jak i dla katolików. Przykładem takiej muzyki jest właśnie Magnifikat, który powstał w roku 1723. Tekst oparty o tekst z Ewangelii świętego Łukasza, hymn ku czci Marii Panny, wielbi dusza moja Pana. Słuchamy, proszę Państwa, rozpoczynamy tę modlitwę sceną z Magnifikatu Quia Respexit w wykonaniu Jolanty Kremer. Thank you.
Thank you.